Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy uroczystość, kilka słów, jak do tego doszło. Otóż do naszej organizacji zgłosił się swego czasu Adrian Chłobowicz, który jest radnym z Bytomia Odrzańskiego, tej gminy, i powiedział, że w ramach prowadzenia swojej pasji badania historii regionu, historii lokalnej, natrafił na informacje o Mikołaju Gosławskim. Zaczął analizować te informacje, zwrócił się do specjalistów, do muzealników, do historyków, którzy potwierdzili fakt życia, działalności Mikołaja Gosławskiego. Odpowiednie osoby tutaj poinformują Państwa i opowiedzą o Mikołaju Gosławskim. Natomiast to, co mnie szczególnie zachwyciło, tak, zachwyciło mnie to, że są ludzie, którzy z pasją badają historię swoich małych ojczyzn, bo my jako województwo lubuskie jesteśmy takim tyglem kulturowym. Tu są ludzie z Kresów, z Ukrainy, Łużyczanie, Łemkowie i z Wielkopolski. I my musimy szczególnie dbać o naszą tożsamość, o naszą polskość. I tacy ludzie gwarantują nam ten narodowy duch polskości. I na koniec jedno zdanie. Tyle jesteśmy warci, na ile dbamy o historię i o losy naszych przodków. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że historia upomina się o bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. I tutaj głównie chodzi o te młode pokolenia, które nie do końca znają historię, tym bardziej tą lokalną. Mam nadzieję, że młodzi ludzie przechodząc tutaj obok tej tablicy przystaną i zainteresują się, kim był Mikołaj Gosławski. Szerzej tą historię tutaj historycy opowiedzą. Bardzo dziękuję. Oddajemy głos prowadzącej dzisiejszą uroczystość. To jest pani Ewelina Gałąszczak, która również jest radną gminy Bytom Odrzański z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości pragnę serdecznie powitać przybyłych gości oraz mieszkańców miasta i gminy Bytom Odrzański. Szczególnie witamy panią Bogumiłę Gosławską Szymeczko, córkę świętej pamięci Mikołaja Gosławskiego, wraz z przedstawicielami rodziny. Witam pana Wadima Tyszkiewicza, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, honorowego obywatela Bytomia Odrzańskiego. Witam pana Krzysztofa Paszyka, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam pana Stanisława Tomczyszyna, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicemarszałka województwa lubuskiego. Witam księdza proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Hieronima w Bytomiu Odrzańskim, Krzysztofa Cofłę. Witam panią Annę Komar, prezesa powiatowych struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w Nowej Soli, zastępcę dyrektora Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Witam pana Karola Sajdela, kierownika wydziału w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, który zajmuje się sprawami prowadzonymi przez Służby Bezpieczeństwa PRL w okolicy Głogowa i naszych tutaj okolicach po II wojnie światowej. Witam panią Marię Rodak, reprezentującą rodzinę świętej pamięci Tomasza Piekarza, bytomskiego ludowca, skarbnika PSL, współpracującego z Mikołajem Gosławskim. Witam wszystkie poczty sztandarowe. Witam
co prawda swój zespół Wierzchniczanki z kapelą z Bytomia Oczańskiego. I witam Was, koleżanki i koledzy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zanim dokonamy uroczystego odsłonięcia tablicy, proszę o zabranie głosu przedstawiciela rodziny świętej pamięci Mikołaja Gosławskiego. W imieniu rodziny pragnę z całego serca podziękować za tę piękną inicjatywę upamiętnienia Mikołaja Gosławskiego. W domu, przy którym stoimy, od listopada 1945 roku mieszkali nasi bliscy. Mikołaj z małżonką Jarosławą oraz małoletnimi córkami Krystyną, Teresą, Bogumiłą i Cecylią. Rodzice pracowali jako nauczyciele w miejscowej szkole. Mikołaj Gosławski był człowiekiem wrażliwym społecznie. Udzielał się na rzecz lokalnej wspólnoty i odradzającej się na ziemiach polskości, na tych ziemiach polskości. Był też człowiekiem prawym i odważnym, czego dowodem było zaangażowanie się w działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego, jedynej wówczas antykomunistycznej partii politycznej. Jako powiatowy prezes tego ugrupowania w wyniku komunistycznej prowokacji został w 1946 roku aresztowany i osadzony w więzieniu na 7 lat. Był to niezmiernie trudny czas dla niego i dla rodziny. Za prawdę, którą głosił w zniewolonej Polsce, zapłacił ogromną cenę. Niestety Mikołaj Gosławski nie dożył wolnej Rzeczpospolitej i czasu, w którym prawda zatriumfowała. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni badaczom lokalnej historii, którzy przypomnieli jego losy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania niniejszej tablicy pamiątkowej. Mikołaj Gosławski jest naszym rodzinnym bohaterem. Jego wysoce etyczne postępowanie wpisuje się w strofy wiersza Zbigniewa Herberta Przesłanie pana Cogito, którego fragment brzmi: idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu posła na Sejm RP, pana Krzysztofa Paszyka. Dzisiaj wsłuchując się, wczytując, wczuwając w atmosferę czasu i miejsca, na myśl przychodzi takie porzekadło: historia jest magistra vita, historia jest nauczycielką życia. Patrząc dzisiaj w stronę świętej pamięci Mikołaja Gosławskiego, na myśl przychodzą setki, tysiące bohaterów jego czasu, którzy wzięli na swoje barki ciężar i podjęli drogę ku Polski niepodległej. Wiele cierpienia, boleści, wyzwań, trudu, ale nie zwątpili w sens tej drogi, w cel, jaki przed nimi, a którym była wolna, niepodległa Polska. Nie zaakceptowali świata, który wówczas narzucono Polakom. Nie zaakceptowali zniewolenia, podporządkowania, wartości, które chciano tu zaszczepić. Te wartości nie należały do naszego kręgu cywilizacji. Tak z panem marszałkiem popatrzyliśmy, 4 lat zabrakło do tego celu ich drogi. Bez nich, to też bardzo symboliczne, 4 czerwca
ta data niedawno wybrzmiała właśnie tego kresu ich drogi. Niewielu im było doczekać tego. Ale dlaczego historia jest magistra vita? Bo dzisiaj trzeba po tych kilkudziesięciu latach od pamiętnego 4 czerwca, gdzie być może trochę świat utarł, spowszedniał pewne oczywiste wartości, które przyświecały pokoleniu świętej pamięci Mikołaja Kosławskiego. Dzisiaj trzeba to przypomnieć, że wolność, wartości, które przyświecały marzeniom tylko właśnie osób jego pokolenia, dzisiaj trzeba na nowo uszanować, poszanować, przemyśleć, bo to jest wartość, którą należy pielęgnować. My dzisiaj, myślę, jesteśmy to im winni. Oni dzisiaj z góry patrzą na nas i nie chcieli, myślę, tego, abyśmy roztaczali wojnę polsko-polską, abyśmy dzisiaj w wielu miejscach kwestionowali pewnych wartości, które im były bliskie. Dlatego historia jest magistra vita, powinna być nauczycielką życia, bo to jest pewne zobowiązanie, nasze zobowiązanie dzisiaj, bez względu jakim, w jakich środowiskach jesteśmy, jakie szyldy polityczne nam są najbliższe. Wartością dla nas dzisiaj jest uszanować tą zdobycz, ten dorobek, który między innymi świętej pamięci Mikołaj Gosławski swoim życiem zdobył, ofiarował nam dzisiaj współczesnym. Nisko kłaniam się krewnym obecnym dzisiaj tu świętej pamięci Mikołaja Gosławskiego. Cieszymy się dzisiaj wszyscy, że jesteście Państwo z nami. Myślę, że możemy dzisiaj pewien symboliczny gest wdzięczności dzisiaj tą tablicą wyrazić, przypominając jego postać jako przedstawiciela szerokiego, wielkiego ruchu niepokornych Polaków, którzy rozpoczęli w niełatwych czasach powojennej Polski drogę ku niepodległości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu senatora RP, pana Wadima Tyszkiewicza. Witam wszystkich serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja stojąc tutaj i patrząc na tą tablicę, patrząc na członków rodziny naszego dzisiejszego bohatera, zastanawiałem się, jakie losy spotkały nasze małe ojczyzny, Bytom Odrzański, miasto, które też tak jak tygiel narodowościowy tutaj powstawało, jak i moja Nowa Sól i wiele innych miast. I tacy ludzie, gdzie tablicę dzisiaj będziemy odsłaniać, Mikołaja Gosławskiego, budowali te nasze małe ojczyzny. Myślę, że dla społeczeństwa Bytomia Odrzańskiego warto takie osoby wyszukiwać. Także dziękuję wszystkim tym, którzy się zaangażowali, żeby tą historię odkrywać na nowo i pamiętać o tych, dzięki którym dzisiaj mamy wolną Polskę. Dlatego nisko się kłaniam rodzinie i dbajmy o historię, pamiętajmy o tych wielkich ludziach. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu prezesa wojewódzkich struktur PSL, wicemarszałka województwa lubuskiego, pana Stanisława Tomczyszyna. Szanowni ludowcy, sympatycy ruchu ludowego, ale również organizatorzy, koleżanka Ewelina Gałąszczak, Ania Komar, pan Adrian, wszystkie osoby, które tutaj dzisiaj znalazły ten czas, żeby uczcić pamięć, a szczególnie tutaj moje takie serdeczne podziękowania kieruję w stronę rodziny świętej pamięci Mikołaja Gosławskiego. Szanowni Państwo, ruch ludowy jest najstarszą partią polityczną w Polsce i w całej Europie. To już 127 lat istnienia ruchu ludowego. Dzisiaj jest tutaj święto poświęcone te uroczystości, które później jeszcze będą tutaj w Centrum Kultury, trochę upamiętniające właśnie to, co tutaj na tych ziemiach po II wojnie światowej się działo. Ale jutro, w Dniu Zielonych Świątek, bo to jest właśnie święto ruchu ludowego, Zielone Świątki, święto, które zostało ustanowione decyzją Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1910
1931 roku, a więc już mamy sporo lat, ponad 90 lat, 91 dokładnie, kiedy to święto jest obchodzone. Ale na tym kongresie też ustanowiono pewne symbole ruchu ludowego, więc zieloną koniczynkę, zieloną flagę jako właśnie symbol tego ruchu wiele i oczywiście rotę, pieśń, którą napisała, czy wiersz, który napisała tutaj znana pisarka i Maria Konopnicka, dobrze. I Felix Nowowiejski napisał do niej właśnie muzykę. I ta pieśń po raz pierwszy zabrzmiała w 1910 roku w 500. rocznicę obchodów zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. I ona została też w 1931 roku rota Marii Konopnickiej przyjęta jako hymn Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1943 roku właśnie ten wspomniany przeze mnie Mikołajczyk obejmuje urząd premiera rządu polskiego na emigracji w Londynie. Wierzy, że po 1945 roku w Polsce w wolnych wyborach będzie demokracja, normalnie rozwijające się państwo. No niestety to wszystko spełzło na niczym, bo i to referendum, tak zwane trzy razy tak, jak nawoływała władza w 1946, jak i z 19 stycznia 1947 roku, wybory do Sejmu Ustawodawczego okazały się jedną wielką fikcją. Po prostu wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego wtedy skupiły się wszystkie siły demokratyczne, które wierzyły, że po 1945 roku będziemy żyli w normalnej, demokratycznej, wolnej Polsce. Wybory zostały sfałszowane. Ludowcom przypisano tylko 10% zdobytych głosów, gdy ich prawdopodobnie było blisko 80%. Więc tego typu sytuacje też spotkały ludzi właśnie takich jak świętej pamięci Mikołaj Gosławski, którzy przybyli tu również na ziemię zachodnie. Tu również i tych ludzi nie dopuszczano. Nie dopuszczano, żeby byli umieszczani na listach wyborczych, szykanowano, zamykano, żeby te listy nie zostały zarejestrowane. Takie sytuacje miały miejsce w 1947 roku. I ja jeszcze raz powtórzę tą formułkę, którą użyłem w Zwierzyniu. Bo mówiono, wtedy powstała sytuacja taka, że mówiono, że urna wyborcza to taka szkatułka, że wrzucasz Mikołajczyka, wychodzi Gomułka. Oby takiej sytuacji nie było, bo czekają nas wybory w przyszłym roku. Ja politycznie w tej chwili o tym nie chcę mówić, bo może wyjdzie czas kampanii, to trochę na ten temat będziemy sobie bardziej przybliżać i rozmawiać. Trzeba uważać, bo Wincenty Witos też do chłopów ludowców mówił: strzeżcie się fałszywych proroków i rzekomych cudotwórców, wybierajcie tych, których znacie. I to jest też ważne przesłanie, które tutaj kieruję. I chciałbym również podziękować tutaj rodzinie za obecność. My jako ludowcy czcimy tę pamięć, bo też żeśmy tutaj rozmawiali z koleżanką Anną Komar i tutaj z naszymi władzami, że chcemy uczcić osobę tutaj właśnie nauczyciela, który był działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bo wierzymy, że Polska będzie państwem demokratycznym, dobrze się rozwijającym, współpracującym z Unią Europejską. Ludzie będą mogli normalnie uczestniczyć w wyborach, pracować i normalnie, godnie żyć. To jest przesłanie ruchu ludowego, myślę, że nie tylko ruchu ludowego, sił demokratycznych, które do tego dążą. Dzisiaj też i panu burmistrzowi też bardzo serdecznie dziękuję, księdzu proboszczowi, za to, że jesteście tutaj wśród nas i możemy tę uroczystość dzisiaj odbyć i ją tutaj tak uroczyście pokazać społeczeństwu. To jest właśnie ta prawdziwa lekcja historii. Chciałbym jeszcze powiedzieć ostatnie przesłanie, które jest wyryte na pomniku Wincentego Witosa w Warszawie na Placu Trzech Krzyży. To są tutaj parlamentarzyści jadąc do Sejmu to widzą. Jest tam taki napis: a Polska winna trwać wiecznie. I z tym przesłaniem chciałbym Państwa tu dzisiaj zostawić i dziękuję za tę obecność, za to, że jesteście tutaj z nami, ludowcami. Wszystkiego najlepszego, kto jeszcze będzie mógł, do takiej dobrej zabawy piknikowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu burmistrza gminy Bytomoczański, pana Jacka Sautera. Jedną refleksją chciałbym się z wami podzielić. Całe samorządowe życie wydawało mi się, że konflikt to jest złe wydarzenie, że konflikt niczego dobrego nie przynosi. Wydaje mi się, że u genezy tego spotkania był konflikt. Ja w połowie ubiegłego roku ogromnie ogrywałem za nie dość dobre honorowanie historycznych postaci Bytomia lub honorowanie nie tych, którzy mieli akceptację społeczną. Ale dzięki temu konfliktowi dowiedziałem się, że w moim kochanym miasteczku żył pan Mikołaj. Wcześniej ta informacja nie była mi znana. To dla mnie plus ogromny. Ten drugi plus to to, że dzięki naszym regionalistom, Adrianowi, tym ludziom, którzy zaczęli domagać się, prosić i akcentować konieczność uhonorowania, dowiedzieliśmy się o wspaniałym człowieku. Najpierw poznałem kochaną córkę, wspaniałą, aż głupio powiedzieć, że babcię, bo to młoda dziewczyna. Słuchajcie, cieszę się podwójnie. I teraz najważniejsza rzecz dla mnie, i ta tablica, i ta pamięć wpisuje się w ten cel, jaki my w społeczeństwie bytomskim mamy. Chcemy honorować wszystkich naszych zasłużonych mieszkańców, dla których Bytom był ważny, którego historię tworzyli, dla którego funkcjonowali, o których możemy mówić z dumą, bo któryś z moich przedmówców już to powiedział, że tożsamość na ziemiach zachodnich jest bardzo ważna, a zbudujemy ją, zbudujemy tą miłość do miasta, to przywiązanie, tą wspólnotę wtedy, jeżeli będziemy mieli takich przewodników jak Mikołaj Gosławski. Witając was serdecznie, mam nadzieję, że za długo nie mówiłem, nie nadwyrężałem waszej cierpliwości. Dzięki. Dziękuję bardzo. I prosimy o zabranie głosu pana Karola Seidela, przedstawiciela. Przedstawi on nam postać Mikołaja Gosławskiego. Pan Karol, tak jak na początku wspomniałam, jest kierownikiem działu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i zajmuje się sprawami prowadzonymi przez Służby Bezpieczeństwa PRL w Głogowie i okolicach po II wojnie światowej. Proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tą wyjątkową uroczystość. Bardzo się wzruszyłem poprzednimi wystąpieniami, zwłaszcza tutaj ze strony godziny. Jako młody historyk 10 lat temu zaczynałem pracę w Muzeum w Głogowie i zająłem się historią najnowszą, gdyż był to obszar bardzo mało naświetlony wówczas w historii miasta. Wówczas powiat głogowski obejmował też Bytom Odrzański, był bardzo duży. I podjąłem badania w Instytucie Pamięci Narodowej pod kierunkiem profesora Szwagrzyka i natrafiłem na akta sprawy sądowej Mikołaja Gosławskiego. Bardzo mnie to poruszyła, ta jego historia, i postanowiłem opublikować te materiały, ale też znaleźć jakiś kontakt może do rodziny. Dzięki IPN-owi udało się nawiązać kontakt właśnie z panią Bogumiłą i uzupełnić materiały z IPN-u materiałami, które zachowały się w rodzinie. Był tam pamiętnik, były zdjęcia. Efektem było napisanie dużego artykułu w publikacji IPN-owskiej oraz kilku mniejszych w lokalnej prasie też publikowanych. To tak o historii tych badań. Natomiast co do samego Mikołaja Gosławskiego, urodził się w 1904 roku na Kresach Wschodnich. W Krzemieńcu dokładnie. Było to miasteczko podobnej wielkości do Bytomia, tutaj Odrzańskiego, około 20-tysięczne, gdzie Polacy byli w mniejszości. Stracił pracę, posadę nauczyciela, był zmuszony pracować fizycznie. Po kilku latach nastąpiło rzeź wołyńska i z jednej strony rodzina musiała się bronić przed nacjonalistami ukraińskimi, a z drugiej też przed wywózką czy przed represjami ze strony Niemiec. Niestety podczas jednej z akcji został złapany przez Niemców i wywieziony w głąb Niemiec do pracy. To był 1944 rok. I w 1945, kiedy wojna się skończyła,
przybył tutaj na ziemię odzyskane tutaj i tutaj spotkał się z małżonką Jarosławą, która przybyła z dziećmi. Spotkali się wpierw w Rudnej, później w listopadzie 1945 roku przybyli tutaj do Bytomia Oczeńskiego. Oboje małżonkowie pracowali jako nauczyciele tutaj w miejscowej szkole. Natomiast Mikołaj bardzo się angażował społecznie w Komitecie Odbudowy Warszawy, w Spółdzielni Spożywców i też od stycznia zaczął 1946 działać w lokalnych strukturach PSL-u. Natomiast w sierpniu 1946 roku został wybrany powiatowym prezesem. Był nim przez miesiąc, gdyż we wrześniu 1946 roku rozpętała się w całej Polsce ogromna kampania antypSL-owska. Działacze byli eliminowani fizycznie też, zdarzały się morderstwa, podrzucenia broni, jak tutaj w przypadku Mikołaja Jarosławskiego. I ta akcja miała miejsce 24 września. Podczas nieobecności rodziny podrzucono broń, podrzucono też ulotki o treści takiej prowokującej, o współpracy PSL-u z UPA, kiedy Mikołaj Jarosławski doświadczał przecież represji ze strony UPA. I Mikołaja Jarosławskiego osadzono we więzieniu we Wrocławiu. Wyrok w pierwszy był 12 lat więzienia. Po amnestii skrócono ten wyrok do 7 lat. Należy tu wspomnieć też o Tomaszu Piekarzu, skarbniku powiatowym, który mieszkał też w Bytomiu Odrzańskim. On dostał wyrok 7 lat więzienia i wyszedł po około 3 latach. Spoczywa tutaj na lokalnym cmentarzu. Mikołaj Jarosławski wyszedł z więzienia w listopadzie 1953 roku. Niestety pobyt we więzieniu źle wpłynął na relacje w rodzinie i wyprowadził się. On sam zamieszkał we Wrocławiu, pracował, miał funkcje pomocnicze przy uniwersytecie. Też długo, jako że był pasjonatem, działkowcem, zajmował się sadownictwem. I też tam w tym Wrocławiu w 1985 roku zmarł. I to jest historia Mikołaja Jarosławskiego. Dziękuję, jestem wzruszony raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Tutaj pan Karol wspomniał o panu Tomaszu, świętej pamięci Tomaszu Piekarzu. Również dzisiaj zostanie odwiedzony jego grób na naszym pobliskim cmentarzu i złożone kwiaty. Zapraszam panią Bogumiłę Gosławską-Szymeczko do odsłonięcia tablicy upamiętniającej jej ojca, działacza ludowego Mikołaja Jarosławskiego. Tablicę zaprojektował i wykonał pan Tomasz Jadczak z Nowego Miasteczka. Pani Bogumile towarzyszyć będą senator Wadim Tiszkiewicz, poseł Krzysztof Paszyk, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, burmistrz Jacek Sauter, prezes Anna Komar, radny gminy Adrian Hołobowicz. Drodzy państwo, prosimy księdza proboszcza o poświęcenie tablicy. Boże i Ojcze, Stwórco wszystkich ludzi, Ty posłałeś swego Syna jako nauczyciela mądrości, którego Ciebie prowadzi. Ty kiedyś posłałeś proroków, poprzez których nauczałeś ludzi, jak mają postępować. Nadal nieustannie powołujesz i posyłasz w dzisiejszych czasach zwiastunów swojego słowa, by sławili Twoje imię i przekazywali nam prawdę. Prosimy Cię, daj wszystkim łaskę nagrody życia wiecznego, a szczególnie Mikołajowi, jako wychowawcy, nauczyciela bytomskiego, więźnia. Prosimy Cię, daj im wszystkim łaskę życia wiecznego. Prosimy, abyś trud jego życia nagrodził szczęściem życia wiecznego w niebie. Niech przykład ofiarnej pracy dla Kościoła, jego wiernych, dla Polski, dla tutejszych mieszkańców, będzie dla nas światłem na drogach naszego życia. Niech będzie wezwaniem do wdzięczności za dar jego życia.
i duchowego dziedzictwa, jakie wlał w nasze serce. Niech będzie przykładem, jak miłować Ciebie, Boga, Kościół i Ojczyznę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Powiedz na jego duszę, wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Bóg zapłać. Proszę się czuć jak u siebie w gminie. Koło mnie w końcu podróż stoi. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, taką uroczystość możemy zakończyć tylko i wyłącznie wspólnym odśpiewaniem roty. A towarzyszyć nam będzie Zespół Ludowy Wierzchniczanki z kapelą. Nie rzucim ziemi sobna. Dziękuję wszystkim przybyłym, miłym gościom, miłym pocztom sztandarowym. Przede wszystkim miło jest patrzeć, że młodzi ludzie stoją dumnie, trzymając sztandar szkoły, w której uczył Pan świętej pamięci Mikołaj Gosławski. Drodzy Państwo, brawa! A ten, to jest mój wuj. Wuj? Wuj. Tak, moje mamy jedyny brat. Musiał być też wielki człowiek, bo to widzisz, skoro był nauczycielem, nie? Co mu tak się stało, że po wojnie, po powrocie. Po powrocie z więzienia tak się stało, że wrócił nas? No, to jest trudno, tak było. Mama gdzie jest pochowana? Proszę? Mama gdzie jest pochowana? W Zielonej Górze. W Zielonej Górze pochowana. No. Bo się pytałem właśnie. Mam się w Zielonej Górze jest pochowana, a tata... To odległość, ten czas zrobił coś. No, także tego. Trudno, tak było, stało się. Już się później nie mogli dogadać. Trzeba za niego odprawić, gdzieś tam znajdziemy miejsce.
Tak, dla mnie to też 4 tak. 4 czerwca, to przyszły rok może by trzeba zamówić wieczorem o jego intencji, nie? By było fajnie, byście przyjechały. No żyjemy oczywiście. A tu, my też, tu, ale płakać mi się chce, tak. No właśnie. Za Mikołaja, 4 czerwca na 18. Ja sobie to zapamiętam i co to sobie zrobię. I to jest ważne, to akurat ten. A tak. Gdzie mieszkaliście? Na parterze, na górze? A to mieliśmy cały dom był nasz. Tak, 6 pokoi. 6 pokoi. I z tamtej strony było zabawę, pełno, dzieci zawsze przychodziły do nas, pełno się bawiłyśmy. Nie byłyście, nie byłyście. W środku nie byłeś. Nie, teraz nie, teraz nie. Kiedyś tak był piękny, teraz był taki piękny dom, tam przed domem były pełne kwiaty, to wszystko. Klomby piękne, klomby. Ten ogród, jeszcze no, te drzewa zostały jeszcze w tym ogrodzie. No, odremontują i ten dom i będzie ładnie. No. Ale był piękny ten domek już. Tak, taka no, willa była piękna. Przez piwnicę wrzucili nam to. Pani Bogusia jest córką, tak? To który rocznik? 36, 86 lat. Nie wygląda zupełnie, no absolutnie. Moja mama jest 39, to prawda, ale przedwojenna babka, to mocno, to żyje. Jezu, zawsze moje dzieci i prawnuki mówią, jedną mam prawnuczkę. Zawsze mówi, babciu, ty jesteś, mówi, musi się ruszać to, a jak nieraz mi się nie chce, jestem smutna, to na mnie wrzeszczą. Bardzo mi było miło. Mnie też lubię. To co, umawiamy się, że w przyszłym roku 4 czerwca trzeba będzie wieczorem. Mikołaj Gosławski, już zarezerwuję, co? Dobrze. Jak dożyjemy. Ja sobie zapiszę, bo ostatnio... 4 czerwca? Nie, no to masz. To może, akurat to jest ta sama data, za rok. No. Jego intencji, bo to warto. Na drugi rok, o tej porze. Dobra, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Pamiętam, jak moi rodzice poszli na zabawę, na odbudowę Warszawy, później przyszli do domu nad ranem i raptownie było strasznie stukanie do drzwi i wpadło 3 mężczyzn ubranych z tym. Jeden od razu pobiegł do piwnicy, tam znalazł dużo granatów. W naszym dziecinnym pokoju były pistolety schowane i w komórce jeszcze był jeden karabin maszynowy. No i zaraz taty zabrali, myśmy zaczęły płakać, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Tata też nie wiedział o co chodzi, ale szybko ją wzięli pod ręce i wyprowadzili na siłę. Tak tyle pamiętam jeszcze, to więcej z tym. Później jeszcze pamiętam, jak odwiedziałam jego w policji, milicji, ale nas nie puścili, dlatego że nie można było się skontaktować. To na razie tyle więcej, to nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Smutno mi było, odwiedzałam też z mamą w więzieniu, jak był, a później po powrocie to już nie mogę mówić, bo mi się płakać chce. Spotkiwaliśmy się z tym razem, jak ja się jeszcze uczyłam we Wrocławiu. To tylko tyle, dziękuję. A i chciałam właśnie dla władz miasta Bytomia Odrzańskiego podziękować za piękną uroczystość, na której nie byłam przygotowana. Uroczystość była taka piękna, że mnie tak rozczulili, że cały czas mi się chciało płakać. I teraz też, jak wspominam, tę piękną uroczystość i te ludzi. Dziękuję serdecznie dla władz miasta i szczególnie dla prezesa PSL-u, że upamiętnił moją pamięć mego ojca Mikołaja Gosławskiego. Dziękuję bardzo. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.